W tym podcaście chciałabym Wam przedstawić historię pięknej, zdolnej młodej kobiety, która padła ofiarą sadysty. Wielu z Was mogło już słyszeć tę historię, natomiast jest to historia, obok której nie mogłam przejść obojętnie. I dla mnie samej jest ona niesamowicie ważna. Zapraszam do wysłuchania historii Marty Krupowicz. Marta urodziła się w 1979 roku w Białymstoku. Jest jedynaczką związaną głęboką więzią ze swoimi rodzicami. Kobieta jest zdolna, ambitna, studiuje prawo. Dostaje się na staż w kancelarii prawniczej w swoim rodzinnym mieście. Podczas odbywania wspomnianej praktyki poznaje współwłaściciela kancelarii, a zarazem przystojnego, młodego i pochodzącego z wpływowej rodziny Macieja T. Na początku Marta nie zwraca jakiejś szczególnej uwagi na Macieja. Dopiero w marcu w 2009 roku poznają się bliżej. Po kilku miesiącach współpracy Marta zakochuje się w swoim koledze. Docenia, że jest on ambitny, inteligentny, zabawny, wykształcony. Maciej odwzajemnia uczucia Marty. W końcu ona również jest piękną, zadbaną, ambitną, młodą kobietą. I po jakimś czasie zaczynają się spotykać. Marta jest bardzo zakochana w swoim ukochanym, natomiast jest to miłość od początku naznaczona cierpieniem. Maciej bowiem ma już ze sobą nieudane małżeństwo. Ponadto Marta podczas trwania związku dowiaduje się, że mężczyzna ma dziecko z inną kobietą. Dla Marty jest to prawdziwy cios. Przecież jest już zaangażowana w związek z Maciejem. Nie chce przekreślać czasu, energii oraz przede wszystkim miłości, którą włożyła w ten związek. Tata Marty, rodzina, przyjaciele ostrzegają kobietę, że związek z Maciejem nie jest dobry. Mężczyzna przecież był już wcześniej żonaty, potem mieszkał z inną kobietą, z którą ma dziecko. Dodatkowo, po jakimś czasie, kobieta zaczyna, jak to określił pan Jerzy, jej ojciec, gasnąć w oczach. Widział, że Marta jest wyczerpana związkiem z Maciejem, że ten związek wiele energii ją kosztuje. Jednak Marta nie przejmuje się uwagami, usprawiedliwia Macieja, mówi, że zna go bardzo dobrze i dalej chce kontynuować relację. Ma nadzieję, że Maciej zaangażuje się i ułożą swoje życie osobiste, założą rodzinę. W 2009 roku Maciej spędza święta oraz Sylwestra ze swoim małym dzieckiem oraz jego matką, Moniką. Marta kolejny raz usprawiedliwia Macieja. Stara się zrozumieć, że święta są uroczystością rodzinną i ma on przecież prawo spędzić tę uroczystość ze swoim małym dzieckiem. Natomiast Marta spędza święta ze swoimi rodzicami, a Sylwestra niestety w samotności. Para umawia się, że nowy rok spędzą u rodziców Marty, a później pójdą do mieszkania kobiety. Marta jest przeszczęśliwa, ponieważ w końcu będzie miała swojego ukochanego mężczyznę dla siebie. Biorąc pod uwagę, że jedne z najważniejszych wydarzeń w roku spędziła bez swojej miłości. Optymizm Marty przybiera na sile podczas kolacji rodziców dziewczyny. Bowiem Maciej wypowiada słowa, które kobieta w jakimś stopniu odbiera za obietnicę, deklarację. Jej ukochany mówi przy rodzicach, że wiąże plany z ich córką i ślub jest bardzo bliski. Wyobraźmy sobie, co musi czuć Marta, kiedy słyszy takie słowa. Na pewno jest przeszczęśliwa. W końcu usłyszała poważną deklarację, która wiąże ich przyszłość jeszcze w tak pięknej otoczce świąt oraz nowego roku. Po kilku godzinach Marta i Maciej wychodzą od rodziców. Marta wypowiada słowa do swojego taty. Mówi mu,
Tatku, czy ty wiesz, że ja cię kocham ponad życie? Pan Jerzy patrzy na swoją córkę i odpowiada. Córeczko, ja ciebie też kocham, ale po co ty do mnie teraz to mówisz? Marta tylko się uśmiecha i wychodzi. Z takim obrazem pozostaje pan Jerzy. Około godziny 2 w nocy dyspozytorka pogotowia odbiera telefon i słyszy słowa: mam w domu martwą kobietę. Mężczyzna jest pijany, mówi, że kobieta leży sina, uprawiali seks. I on nie wie, co ma robić, jak reanimować kobietę, jak jej pomóc. Pogotowie przyjeżdża na miejsce i okazuje się, że jest to niestety mieszkanie Marty Krupowicz. Kobieta leży na podłodze naga, posiniaczona, z obrażeniami wskazującymi na pobicie. Mieszkanie wygląda, jakby odbyła się tam walka. Meble, kwiaty są zniszczone i porozrzucane. Ponadto na ścianach, podłodze są ślady krwi. Jak później powie sam ojciec Marty, cała scena wygląda tak, jakby jego córka rozpaczliwie się broniła. Maciej również jest posiniaczony. Ma otarcia na twarzy. Co dziwne, jego zachowanie jest spokojne, tak jakby właśnie patrzył na swoją ukochaną, która jest martwa. Sami policjanci, którzy są już na miejscu, zaczynają podejrzewać Macieja. Jednak mężczyzna twierdzi, że Marta przestała się ruszać podczas seksu. W nocy 2 stycznia do drzwi państwa Krupowicz pukają policjanci. Drzwi otwiera pan Jerzy. Widzi dwóch funkcjonariuszy. Jeden z nich jest zdenerwowany i widocznie roztrzęsiony. Policjanci informują pana Jerzego, że jego córka nie żyje. Mężczyzna nie do końca wie, co się dzieje. Przecież widział swoją córkę kilka godzin temu. Była cała i zdrowa. Mówiła mu, że go kocha. Pan Jerzy mówi, że to musi być jakaś pomyłka. Może pomylili mieszkania, numery. Niestety nie. Jak później powie, dopiero po kilku godzinach dotarło do niego, co tak naprawdę się stało. Podczas sekcji zwłok wychodzi na jaw, że Marta nie uprawiała seksu w przeciągu kilku dni, a co dopiero tego dnia, w którym umarła. Dzięki tej informacji późniejsza linia obrony Macieja upada, ponieważ mężczyzna będzie bronił się tym, że kobieta uwielbiała brutalny seks, a tym bardziej podczas picia alkoholu. Jednak kolejny raz jego słowa nie są prawdziwe, ponieważ kobieta miała bardzo niską ilość alkoholu we krwi. Jednak Maciej miał aż 2 promile. Ojciec Marty decyduje się na zobaczenie swojej córki po sekcji zwłok. Jest on w szoku, jak wygląda jego córka. Marta jest w takim stanie, że ma on problem z rozpoznaniem swojej córki. Oszczędzę wam opisu, jak wyglądała Marta. Natomiast jej zdjęcia są dostępne w internecie, które zrobił pan Jerzy. Również jest dostępny opis tego, jak wyglądała Marta. No ja osobiście byłam w szoku, widząc te zdjęcia. Nie wyobrażam sobie, że tak właśnie można wyglądać nawet podczas ostrego seksu. Wszystko wskazywało na to, iż Marta została skatowana, a później uduszona. Ojciec kobiety uważa, że Maciej pobił jego córkę, a dopiero po 30 minutach udusił ją z zimną krwią. Potwierdza to pogotowie, które stwierdza, że do momentu przyjazdu kobieta nie żyje już co najmniej od kilku minut. Wnioskują to na podstawie temperatury ciała. Maciejowi zostają postawione zarzuty dokonania umyślnego zabójstwa. W związku z licznymi powiązaniami Macieja w sądzie w Białymstoku sprawa zostaje przekazana do sądu w Lublinie. Co jest zatrważające, Maciej zostaje wypuszczony z aresztu w 2011 roku. Może on odpowiadać z wolnej stopy. Niestety, ale po takim czasie nawet mnie szokuje, że ktoś,
kto jest oskarżony o dokonanie umyślnego zabójstwa, wychodzi na wolność, a tak naprawdę grozi mu maksymalnie 25 lat więzienia. Wyobraźmy sobie, co musi czuć rodzina. Ich ukochana, jedyna córka zostaje brutalnie zamordowana, a oprawca wychodzi na wolność. Cieszy się życiem, korzysta z niego, spotyka się z innymi kobietami, chodzi po klubach. Rodzina ma poczucie niesprawiedliwości, bezradności i bezkarności. Dochodzi do rozprawy. Maciej broni się, że nie godził się na śmierć Marty, ponieważ wykonał telefon na pogotowie. Jednak podczas rozprawy wychodzi na jaw, że od momentu śmierci Marty do momentu wykonania telefonu na pogotowie minęło kilkadziesiąt minut. Maciej w tym czasie wykonywał telefony, dzwonił do swoich znajomych i dopiero po kilkunastu minutach wykonuje telefon na 112. W trakcie w ogóle nie stara się pomóc swojej ukochanej. Rodzina prosi o utajnienie procesu z uwagi na to, iż boją się o dobre imię swojej córki. Oskarżony przedstawia Martę jako tak naprawdę demona seksu, który wymuszał praktyki seksualne na Macieju. Marta podobno uwielbiała brutalny seks. Jednak po kilku tygodniach rodzice zdają sobie sprawę, że postąpili niewłaściwie, prosząc o utajnienie procesu, ponieważ przez to obawiają się tym bardziej, że proces będzie niesprawiedliwy. W jednym z wywiadów pan Jerzy powiedział: dobro mojej nieżyjącej córki wręcz wymaga, by proces był jawny. Kamery telewizyjne powinny wjechać na salę, w ławkach dla publiczności zasiąść dziennikarze. Chciałbym, by oceniono, czy oskarżony przejawia skruchę, czy nie. I oczywiście zależy mi, by opinia publiczna poznała prawdę o tym, co zaszło w mieszkaniu mojej córki, mówi pan Krupowicz. Wyobraźmy sobie, ukochana jedyna córka, jak to określiła ciotka Marty, miała piękne wnętrze. Była piękna, dobra, ciepła i wspierająca, a jest pokazywana jako kobieta żądna seksu, która uwielbiała przemocowy seks. Wracając do procesu, sprawa trafia do Sądu Okręgowego w Lublinie. Po kilku miesiącach Maciej zostaje uznany za winnego. Dodatkowo sąd wykluczył motyw seksualny, ponieważ tak jak wynikało z sekcji zwłok, Marta nie odbyła stosunku seksualnego tamtego wieczora i w pozostałych dniach. Sąd wnioskuje, że podczas feralnego wieczoru doszło do sprzeczki. Możliwe, że Marta próbowała wymusić oświadczyny, ustalić datę ślubu i kiedy najprawdopodobniej Maciej nie chciał tego robić, mogło dojść do szarpaniny, Marta mogła zagrozić Maciejowi, że go zniszczy, że ona mu nie daruje czasu, który zmarnował w jej życiu. Obrona składa wniosek do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Tego samego, który wypuścił oskarżonego z więzienia na samym początku batalii sądowej. Rodzina jest przerażona, ponieważ Maciej w danym sądzie ma krewną. Boją się, że będzie ona miała jakiś wpływ na ostateczny werdykt. Żeby tego było mało, wpływowi znajomi piszą wnioski do sądu, że Maciej to dobry człowiek, że on nigdy by nikogo nie zabił. Ponadto uzbierali 3 miliony złotych na kaucję dla Macieja, ponieważ wierzą, że jest on po prostu niewinny. Jednak sąd podtrzymuje wniosek i w marcu 2015 roku oskarżony zostaje skazany na 25 lat, czyli najwyższy możliwy wyrok, który mógł dostać. Historia Marty pokazuje, że przemoc psychiczna niejednokrotnie przeradza się w przemoc domową. Piękna, młoda, ambitna kobieta straciła życie przez manipulanta, którego tak bardzo kochała i przez to zatraciła siebie.